Cześć, witam Was we wtorek. Dzisiaj pomyślałam, że nagram daily vloga. Troszkę może więcej będzie się działo w tym dniu, więc stwierdziłam, że co mi szkodzi, nagram dzisiaj jakieś wideo i powstanie daily vlog. Także jest godzina 9, zaczynam właśnie nagrywać, ja już jestem ogarnięta, bo musiałam wstać troszkę wcześniej. Miałam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, także już od rana jestem na nogach. Tak, jeszcze odnośnie nowości, to nie mam aparatu wreszcie. To pierwszy filmik, który nagrywam bez aparatu od chyba 5 lat. Dobra, żeby nie przedłużać, biorę aparat i idę do kuchni. A jeszcze Wam pokażę, jaką mamy piękną pogodę. Niestety na drzewach nadal nie ma liści, jest tak troszkę jeszcze ponuro, ale najważniejsze, że świeci słońce, jest ciepło. Właśnie wyszłam do kuchni i zobaczyłam, że jest troszkę owoców. Przyniosła moja babcia winogron, jakieś pomarańcze, gruszki, także zaraz sobie zrobię smoothie i to będzie takie moje drugie śniadanie. No i tak mniej więcej będzie wyglądać moje smoothie. Wzięłam pomarańcza, winogron, banana i gruszkę, z jabłka zrezygnowałam. Dobra, biorę się za blendowanie. Ciekawe, czy mi starczy tego kabelka. Chyba nie, muszę iść tutaj. Teraz muszę dolać trochę wody, bo się zrobi za bardzo ciepłowate. Gotowe. Zaraz muszę sobie przelać do mojej fajnej szklaneczki. Właśnie pokażę Wam, jak wygląda. Ojej. Wczoraj właśnie też z niej korzystałam. O, ale skrzypi. Ho, ho, ho. Zaparowało. Dobra. O. Zobaczcie moją szklankę do smoothie. Właściwie niekoniecznie do smoothie. Dostałam ją kiedyś od Jacobs i ona jest chyba do mrożonej kawy. No ale można ją używać też do tego. Pyszności. Dobra, jeszcze może jakaś słomeczka do dekoracji. Czy coś? Coś nawet pod kolor. Ta-dam! Smoothie gotowe. Dobra, biorę się zapicie, bo mi już ślinka tutaj cieknie. O, jaki ładny widoczek. Fioletowe tulipany ze smoothie tak ładnie się komponują, więc zaraz wezmę telefon, zrobię zdjęcie na Instagram. A co? No właśnie. Tak, tak to jest, widzicie. Zaraz coś tutaj się pstryknie. Znając życie, pewnie jeszcze znajdę jakiś inny, ciekawszy kadr, więc no dobra. Nie będę tego nagrywać, żeby była niespodzianka na Instagramie. Powiem Wam, że dobre wyszło to smoothie. Pierwszy raz piję smoothie właśnie z winogron i smakuje mi. Już prawie połowę wypiłam. Ale muszę szybko się sprężać, bo mój pies woła na dwór, więc zaraz ją biorę na smycz i idziemy. No co tam? No co tam u pieska słychać? No co? Też byś chciała smoothie się napić? Też? Nie, no ja wiem. Piesek wszystko by chciał zjeść. Tak, Didi? No, pieszczoch. Co tak biegasz jak szalona? Najpierw trochę pochodzę z nią po ogrodzie i zaraz idziemy przejść się na spacerek. Tak? Tak? Idziemy na spacerek? No! Ale szalona! Gdzie się tak spieszy, powiedz mi? Ale ciepło. Słoneczko świeci fajnie. Ojej, jaka radość! Zobacz. No, o, nie skacz, nie skacz! Ojej, ojej, piesunko! No, właśnie wróciłyśmy z Didi ze spaceru, tak? Wróciłyśmy. Zgrzałam się jak nie wiem, po prostu jest tak gorąco, że to się w głowie nie mieści. Mamy jakieś 20 stopni na zewnątrz. Także pogoda po prostu jak w czerwcu. Żyć nie umierać. Teraz muszę się zabrać troszkę za moją pracę. Muszę popakować trochę rzeczy do wysłania. I przygotować też rzeczy na nową dostawę, bo przez weekend nie miałam po prostu na to siły, bo troszkę się przeziębiłam i leżałam w łóżku. Także zaraz biorę się do pracy.
O drugiej przyjedzie do mnie Kasia i będzie mi pozować do zdjęć, bo niektóre z ciuchów są po prostu na mnie za duże, a Kasia jest wysoka, więc na nią będzie ok. Poza tym to dodałam zdjęcie właśnie na Instagram mojego smoothie. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak w końcu zrobiłam coś innego. Wizja twórcza jak zwykle się u mnie zmienia co 2 minuty. No, wyszło tak. O, widać. Chyba coś widać, no. A ty znowu chcesz na dworek? Przecież przed chwilą byłyśmy. Pani. Cześć Kasia, co tam bryziasz? No właśnie ubrałam Kasię w jedną sukienkę, w której ja pewnie bym się utopiła. Chociaż Kasia też się topi, nie? Typowe paczkowanie paczek. No, trochę się uzbierało, musimy wysłać. Wczoraj się nie wyrobiłam ze wszystkimi. No. I zaraz mam nadzieję, że nie będzie kolejki na poczcie. Ale to jest klasyczne, że będzie kolejka i będziemy stały przez pół godziny, żeby po prostu coś wysłać. Na zalew chyba nie dojedziemy. Nie no, damy radę. Jest tak gorąco, że musiałam założyć spódniczkę. W spodniach chyba bym się po prostu ugotowała. No, a teraz idziemy z Kasią. Idziemy właśnie się przejść, zrobić jakieś zdjęcia i przy okazji do bankomatu. O, ktoś do mnie pisze. Tup, tup, idziemy do bankomatu. Siemano, siemano. No. Ej, Kasia, chodź, bo się zgubisz. No. A później prawdopodobnie pojedziemy nad zalew, bo Kasię świerzbi, żeby gdzieś pojechać nad wodę. Także skończymy tutaj załatwiać sprawy i jedziemy na trochę nad zalew. No. Jak dojedziemy na tych oparach? A to co, paliwa brakuje? Nie, no, to... no jest paliwo. Zatankujemy. Ale ładne. Dobra, poczta załatwiona. Jak widać, ja znowu się przebrałam, ale po prostu w tym sweterku się ugotowałam. Teraz jedziemy nad zalew. Pogoda jest po prostu super. Przygrzewa mnie właśnie słońce. No, także idziemy. Ale fajnie. Dotarłyśmy do celu. Ja nie będę się napalić takim. Jak to każe, Kasia. No jak nie? Korzystałem, póki tłumów nie ma. Zaraz się zlecą, ale łabędzie tłumy. Czy nas przeatakowały wcześniej. Ale ładnie jest. Daj mi gryza. Trochę roztopiony, ale spoko. Jeszcze załapałyśmy się na lody. Mniam pyszności. I skończyła się nasza wyprawa nad zalew. Wracamy powoli do auta, bo mnie jeszcze czeka robota w domu. No. Hej, ja już w domu. Niedawno wróciłam. Powiem Wam, że trochę się wymęczyłam tym jeżdżeniem i tym gorącem, które tak uderzyło nie wiadomo skąd. Muszę jeszcze zrobić dostawę do mojego sklepu, więc wieczór spędzę przed laptopem. No i co jeszcze? Pewnie ten filmik pojawi się dopiero w środę, czyli no, jutro, dzisiaj. No, wiecie o co chodzi. Dobra, nie gadam już bez sensu. Idę pracować. Pa! No, a teraz zajmuję się właśnie wystawianiem rzeczy do mojego sklepu. No i tak pewnie spędzę już resztę tego wieczoru. Jest już tych zdjęć troszkę.
na moim blogu. I jeszcze muszę dodać zalewu, ale zrobię to jutro. No więc jak coś nie znacie mojego bloga, to zapraszam, link w opisie.